Znajdujemy się aktualnie przy rozdzielaczu na piętrze. Jest to rozdzielacz do ogrzewania podłogowego. Rozdzielacze takie są wykonane z dwóch materiałów, albo z mosiądzu, albo ze stali nierdzewnej. W tym przypadku mamy zastosowany rozdzielacz ze stali nierdzewnej. Zostało do rozdzielacza doprowadzone oczywiście zasilanie i powrót. Rozdzielacz jest również wyposażony w dwa zawory odcinające. W sterowanie poszczególnymi pętlami łącznie z rotametrami do sterowania przepływami. Dodatkowo jest zamontowany odpowietrznik automatyczny. Kiedy pojawią nam się jakieś drobiny powietrza, ten odpowietrznik znacznie nam pomoże w nich usunięciu. Jeżeli chodzi o to, co tutaj widzimy, jest to specjalny korek spustowy. Korek ten służy do odpowietrzenia instalacji ogrzewania podłogowego podczas pierwszego uruchomienia.